Pamiętacie naszą służbową R-klasę, która cały czas jest na sprzedaż, była troszkę zaniedbana, ale trafiła do kliniki lakieru, do Michała Borka. Widzicie tę gładź, te cudowne lustra? Widzicie te niesamowicie lśniące, przejrzyste lampy? Popatrzcie na drzwi. Widzicie te koła? One nie wyjechały z fabryki, felgi nie były malowane. Są po prostu dobrze wyczyszczone i odświeżone. Podobnie jak nad kola, a na oponach jest dresy. Zapraszam do wnętrza. W nim atmosfera sterylna. Zobaczcie na wszystkie przełączniki, kratki nawiewów, kierownice. To wszystko zostało zabezpieczone specjalnym dressingiem, oczywiście przedtem solidnie wyczyszczone. Mało? Popatrzcie na tapicerkę. Została solidnie wyprana, podobnie jak dywaniki i właściwy dywan. O pasach nawet nie muszę wspominać. Sami powiedzcie, czy teraz to nie jest zajebiste auto do kupienia, które chciałby każdy z was? Poza tym, mieliście świadomość, że detailerzy polecają pełne przygotowanie takiego auta przed zimą?